Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Pan Szakuś. Moi drodzy widzowie, Altibox 2020, norweska kołówka z udziałem naszego superpolskiego arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy. Mam dla Was tutaj partię właśnie Janka z Arianem Tarim, gospodarzem tego turnieju, między innymi gospodarzem, ponieważ jest Norwegiem, tylko że rozstawiony z najniższym numerem, 2600, około 30 rankingu, więc nic dziwnego, że dostał tutaj przepustkę do tego ścisłego turnieju sześcioosobowego. Moi drodzy, Janek tutaj grał ze swoim rówieśnikiem, bo panowie mają około po 21 lat, jak się nie mylę. Rozegrali bardzo ostrą partię, bardzo ciekawą zresztą i rzadko spotykaną. Przejdźmy do rzeczy. Janek zagrał posunięcie e4, posunięcie e5 ze strony przeciwnika. Skoczek f3, normalnie atakujemy, prosta sprawa. Skoczek c6, wyprowadzamy z obroną. To są rzeczy na pewno proste. Goniec b5, atakujemy skoczka. No i tutaj powstaje nam partia hiszpańska po ruchu a6. Tak też nastąpiło. Moi drodzy, partia hiszpańska tutaj ma bardzo wiele różnych wariantów. Możliwe jest zabicie skoczka, ale pamiętajmy, że tutaj nie zdobywamy białymi pionka absolutnie, bo jest bicie pionkiem z D. Jeżeli zbijemy na E5, to hetman wskakuje nam na D4, atakując pionka i skoczka, więc na pewno tutaj białe niczego nie zyskują, a mogą dostać ciut gorszą pozycję nawet w tym wariancie. Dlatego tutaj grzecznie trzeba odejść gońcem na 4. Jasne, że w pewnym momencie da się tutaj wybić skoczka, na przykład trzymając pionka D3 i tam są czasem akcje, że bierzemy pionka, ale to tylko wyłącznie, jeżeli czarne się tutaj pomylą. No i w tym momencie następuje bardzo ciekawe posunięcie, zaostrzające od razu pozycję. Jest to ruch F5. Rzadko spotykany ruch. Dajcie mi znać, jak dokładnie ten wariant się nazywa. Ja tutaj mam nazwę na czeskomie, która mi się wyświetla. To jest jakiś Schliemann Defense, coś w tym stylu. Zresztą nazwy mnie nie zawsze najbardziej interesowały. Bardziej interesowały mnie tutaj otwarcia, ale to będzie praca domowa dla moich widzów. Dziękuję serdecznie z góry. Moi drodzy, i tutaj Janek odpowiedział też bardzo dobrze. Oczywiście jak się gra hiszpankę, to trzeba być przygotowanym na taki ruch F5 i Janek tutaj właśnie był przygotowany, co mnie dziwi, znaczy nie dziwi, zaskakuje bardzo pozytywnie, ponieważ moi drodzy arcymistrzowie przygotowują się naprawdę na różne ewentualności. Wyobraźmy sobie, ile oni muszą pracy wykonać na takim bardzo wysokim poziomie, aby nie być zaskoczonym w debiucie. Posunięcie F5, no i tutaj Janek odpowiedział ruchem D4. No ale sprawdźmy, jeżeli byśmy się rozpędzili i wybili tego pionka, co by mogło się zadziać? Od razu powiem Wam, że ten ruch najlepszym posunięciem dla białych nie jest. Myślę, że wielu z nas już widzi to posunięcie, to jest ruch E4, który od razu atakuje skoczka i robią się problemy. Widzimy, że nie możemy skoczkiem nigdzie się poruszyć. No nawet na G5, nawet na H4 robi się bieda, że tak powiem, tutaj w posunięciach. No i konik może wrócić tylko na G1, no ale jeszcze jest takie posunięcie hetman E2, no ale tutaj czarne dostają dobrą pozycję po generalnie zagraniu hetman E7, no i teraz zobaczcie, jak odejdzie skoczek gdziekolwiek, to skoczek może się tutaj władować na D4, więc jest konieczne bicie na C6 i w tym momencie odbijamy pionkiem z B. Oczywiście też można zbić pionkiem z D, ale jak tutaj odbijemy, mamy opcję potem na silne centrum i w przyszłości możemy fajnie atakować tutaj pionka gońcem, więc czarne tutaj mają szybki rozwój, parę gońców, dziękuję, dobranoc moi drodzy, więc Janek tutaj odpowiedział jak najbardziej zdrowo, D4. Bardzo dużo też się komplikacji dzieje. No też można zauważyć, jeżeli będzie na przykład bicie tutaj na E4, to skoczek zbija na E5. No i bardzo, bardzo taka złożona pozycja. Myślę, że białymi tutaj się gra przyjemnie, nie znając nawet teorii, tylko zagrając podstawowe ruchy tutaj w miarę prawidłowe. Dlatego, że król się szybko chowa, robi roszadę, a ten król może mieć tutaj nieprzyjemności z tego tytułu, że właśnie pionek F5 głównie wyszedł i się odsłonił punkt F7. Tam goniec może B3, może czasem hetman H5 wiedzie. Różne rzeczy mogą się zadziać, moi drodzy. W tym momencie tutaj przeciwnik Janka zagrał e na d4, no i teraz niby chcemy tutaj zbić, ale już zauważcie, że możemy zagrać b5, próbować grać d5 i gońcem odbić. Nie sprawdzałem z kompem, ale tak na logikę wydaje się to chyba całkiem zdrowe. Generalnie Janek tutaj zagrał e5, to też taki ruch naturalny, często się pojawia w kontrgambitach, na przykład Albina, to może kiedyś przy okazji powiem co i jak to wygląda. Tutaj poszło b5, goniec b3 trzeba zagrać koniecznie, goniec b7. No i widzimy, że tutaj bardzo fajna diagonalka się zrobiła.
Bardzo przyjemnie tutaj się stoi, myślę, że tym gońcem. Można od razu zderoszować króla, bijąc skoczka, no ale wiecie, goniec wykonał posunięcie. Raz, dwa, trzy i czwarty ruch byłoby bicie skoczka, który nie wyprowadził się ani razu. No myślę, że nie do najlepszych wyborów to by należało, chyba że wchodziłby konkret, ale ja go teraz akurat nie widzę. Janek też go nie widzi, dlatego zagrywa roszadę. No kończy rozwój sprawa, myślę, że prosta. Tutaj zostało zagrane skoczek A5. Zobaczcie, skoczek już wywędrował na C6 i zrobi drugi ruch w debiucie na A5. I to też jest takie założenie, że jak nie wyprowadzamy figur wszystkich po kolei, no to może być klops. Aczkolwiek tutaj chyba ten skoczek A5, taki ruch jest, no powiedzmy, prawie ostateczny, no konieczny, o w ten sposób może się wyrażę, bo chcemy zbić tego gońca. To jest. Na pewno to jest no, dobre posunięcie. Chcemy zbić aktywną figurę. Okej, ale tutaj dzieją się różne cuda. I moi drodzy, w tym momencie Janek zagrywa skoczek B1D4. Wydaje się, że dobry ruch. No po prostu odbijam pionka i tutaj atakuję stępem na F5. Cudowna sprawa. No ale trzeba też wiedzieć, co będzie po takim posunięciu. O co tutaj chodzi? A mianowicie o to, że atakujemy skoczka, a jak skoczek odejdzie, to jest C4 i figura jest tutaj zniszczona. No ale Janek, zauważcie, bije na F5. To jest wszystko przygotowane, moi drodzy. Tutaj was uspokajam. Na pewno tutaj nasz arcymistrz wszystko się, znaczy bardzo dobrze się tutaj przygotował w tym wariancie. Poszło TC4 i zauważmy teraz tak. Ile mamy pionków? Białymi mamy 7 pionków, czarnymi mamy 2, 4, 6 pionków. Jeden pion więcej, dobrze mówię? 2, 4, 6, dobrze. 7 na 6, ale jak tu zostanie wybity goniec i pionek na przykład odbije, to mamy dwa pionki za figurę. Atakujemy skoczka wieżą i jeszcze mamy roszadę i króla będziemy atakować. Król jest odkryty i to jest ta duża rekompensata za to, że stracimy figurę. No ale moi drodzy, no ja tego tutaj w życiu, w ogóle dla mnie to jest nowa pozycja. Nigdy bym tak nie zagrał, ale tutaj Janek mógłby też spróbować zagrać wieża E1. Ciekawe posunięcie, bo grozi skoczek D6 i jeżeli goniec by wybił ED z szachem, no król ma wielkie problemy. Warto myślę, że wziąć pod uwagę taki ruch wieża E1. Janek miał inny pomysł, zagrał skoczek na C3. Myślę, że też bardzo dobrze przygotowane. Ciężko mi powiedzieć, no ale wyprowadziliśmy figurę. Trzeba wyprowadzać figury. No tutaj skoczki mogą się rozegrać dosyć dobrze, myślę, że w centrum. Za chwilę gońca spróbujemy wyprowadzić. No i może się robić gorąco. To się wydaje, słuchajcie, dosyć trudne. Jak oglądałem tą partię na żywo, no to łapałem się trochę za głowę. O co tutaj chodzi? No ale trzeba się zagłębić w pozycję troszeczkę. Moi drodzy, w partii teraz przeciwnik zagrał hetman B6. Widzimy, że się nie śpieszy z biciem gońca. No ale sprawdźmy, co by było na przykład po biciu. Jeżeli byłoby bicie, no to trzeba chyba kulturalnie zjeść piona na B3. No i jeżeli na przykład zagrałby skoczek na C6, no to można by było się władować na przykład tutaj skoczkiem na D5 lub skoczkiem na D6. Król odkryty, wieża wchodzi. No myślę, że nie widać tej szybkiej przewagi figury w tym momencie. No tutaj na przykład mógłby hetman zagrać na B6. No i moi drodzy, narzuca się taki ruch wieża E1, żeby tutaj czmychnąć z szachem. No teraz król mógłby zdążyć z roszadą, no ale myślę, że goniec E3 tutaj wygląda fantastycznie, nie można się zasłonić, ponieważ wybijamy, hetman wybija i tutaj skoczek wisi. Wszystko się trzyma. No zobaczcie, jak to stoi. No hetman musiałby się gdzieś poruszyć. Figury ładnie tutaj patrzą na króla, szczególnie wieża. Goniec fajnie się przecina. Skoczek gotowy do ataku, skoczek gotowy do ataku. Znaczy wariant na pewno był przygotowany i tutaj białe były o to spokojne. No, w partii poszło inaczej. Czarne się nie śpieszą z biciem. Hetman zagrał po prostu na B6 i tutaj Janek zagrał skoczkiem od razu na D5. Od razu zaatakował hetmana. Rzecz myślę, że naturalna. Lepsze ruchy jak najbardziej można było tu zagrać hetman C5, ale to chyba trzeba było być programem komputerowym, moi drodzy. Tutaj Tari postanowił wybić na D5. Hetman wybija od razu. Wieża jest atakowana. No ale hetman C6, zauważcie, czarne proponują wymianę hetmanów. Co robimy w takich pozycjach, jeżeli mamy teoretycznie figurę mniej, no bo nie ma cudów, ten goniec tutaj zostanie zbity prędzej czy później. No i co robimy, czy wymieniamy hetmany, czy nie wymieniamy hetmanów, moi drodzy, w tym momencie? No oczywiście, że nie wymieniamy, nie ma takiej opcji. Hetmany muszą zostać, żeby atakować króla. Hetman E6 to myślę, że dobry ruch, który zatrzymuje troszeczkę pionka. No ale widzimy, że ten hetman trochę tutaj potańczył. 1, 2 i 3 razy, tak? No, ciężko powiedzieć, ciężko się bronić. Myślę, że białymi się gra to dosyć swobodnie. Tutaj Janek zagrał od razu skoczkiem na D6. No,
Sprawa myślę, że prosta. Jeżeli król odejdzie, no to król jest zderoszowany. Tutaj wymiana tego skoczka za gońca jest raczej wymuszona i pionkiem zbijamy. Zobaczcie, pojawiła się bardzo fajna opcja, ponieważ jest prawie możliwość bezpośredniego zagrania na E1. Oczywiście wieża musi być tutaj obroniona w jakimś stopniu. Może goniec D3 albo w ogóle gońcem wyjść i wieża na E1 wchodzi. A druga sprawa, że z tempem atakujemy pionka G7 i no to jest bardzo ważna rzecz, że atakujemy pionka. Grozimy cały czas czymś czarnemu. Tutaj programy komputerowe podpowiadają król F7. Myślę, że ruch nie był aż taki trudny dla arcymistrza, dlatego że schodzimy tutaj właśnie z tej linii, o której wspominałem, i bronimy przy okazji G7. No tutaj Tari Arian zagrał skoczek na F6, który się również narzuca. No wyprowadzamy figury, chce się to zrobić i ewentualnie krótka roszada. Bardzo sprytne zagranie teraz Janka, moi drodzy. Hetman C3. Przyjemne z pożytecznym, dlatego że atakujemy skoczka i grozi wieża E1. Robi się bardzo nieprzyjemnie. Robi się nieprzyjemnie. No i tutaj, moi drodzy, jakbyśmy skoczkiem uciekli, na przykład na C6, to wjeżdżamy wieżą. Konie 4 również nas nie ratuje, bo tu myślę, że hetman E3 na przykład i odbijamy po prostu figurę, nawet jak to utracimy. Także wygrana myślę, że byłaby już bardzo łatwa. Nastąpiła roszada, no i zobaczcie, Janek praktycznie odbija skoczka. Tutaj zostaje jeszcze niewybity goniec, tutaj wtrącenie. Zauważcie, no wtrącenie trzeba bardzo uważać. Ten goniec oczywiście zaraz zostanie wybity, więc Janek powiedzmy, że już ma w figurach porówno, ale coś tam z pionkami do przodu. Hetman wrócił, to też jest takie zagranie, no. Bardzo praktyczne, bardzo praktyczne. Ja jestem zwolennikiem praktycznej gry, nie jakichś tam super kombinacji obronnych. Hetman wraca do obrony i jest gitara, moi drodzy. Bierze A na E8. Wydaje się, że czarny tutaj siły skoncentrował na ataku, ale myślę, że jest to trochę za mało tych figur. Zagranie bardzo też logiczne. Goniec na G5. Przede wszystkim scalamy wieżę, co jest bardzo istotne. No i jeszcze taki ruch goniec C7 jest bardzo nieprzyjemny, wiążąc wieżę tutaj, znaczy się blokując jej linię przede wszystkim. Z tempem atakujemy wieżę F8, więc no zagranie proste. Czasem jeszcze się gra goniec H4, goniec G3 do obrony, więc myślę, że całkiem fajnie. No w końcu zostało zabite. Tutaj zabity ten goniec na B3. No i Janek czym odbija i czy w ogóle odbija? No odbił hetmanem. Bardzo dobra decyzja. No chcemy wymieniać hetmany, gdy mamy tutaj w pionku więcej. Liczymy pionki, moi drodzy. 7 pionków nadal jest u białych, a u czarnych jest tylko 5 pionów, więc 2 piony więcej. Utrzymać pionki przewagę i zwycięstwo będzie w kieszeni. No. Tutaj poszło od razu wybicie. I którym pionkiem odbijamy, moi drodzy? Tym czy tym? Pamiętajcie, najczęściej w 90 ponad procentach, ponad 5, może 8, ciężko stwierdzić, odbija się przeważnie pionkiem do centrum. To widzimy, że od razu atakujemy słabego pionka A6, więc to myślę, że każdy z nas taki ruch by w tym momencie wykonał. Jest to logika, po prostu prosta logika. O tak, nie będę komplikował swojej wypowiedzi dalej. Moi drodzy, w tym momencie czarne zagrały wieża E2. No, widzimy, że jest atak na pionka i tutaj atak na pionka. Jak się od tego obronić, gdy jedna figura atakuje nam dwa punkty jednocześnie? No przecież nie ma takiej figury typu skoczek, który by stanął na przykład tutaj, broniłby na F2 i broniłby na C2, prawda? Trzeba wtrącić jakieś posunięcie i jest to ruch przede wszystkim F3. Widzimy, będzie bicie na C2, to bijemy skoczka, sprawa prosta. Skoczek odszedł na F6. No i teraz tego pionka trzeba obronić. Nie ma wyjścia, moi drodzy. Trzeba robić to dosyć pasywnie. Szczególnie tą wieżą, bo widzimy, że ta wieża potem ma tutaj opcję. No i jeżeli tutaj na przykład wieża by zagrała na C8, no to byśmy na pewno zagrali C4, żeby te pionki utrzymać, a w następnym tutaj wybić na A6, popchać C5 i pionki trzymać, robić przełomy, doprowadzać do przemiany. No, łatwo się mówi, trudniej zrobić, ale myślę, że Janek tu już się czuł dosyć pewnie w tej pozycji. Poszło H6, no i co zrobić? Wybić skoczka, no, wieża wybije, atakuje nam stępem. Nie wiadomo, znaczy wiadomo, moi drodzy. Pamiętajmy o wtrąceniach, pamiętajmy o wtrąceniach. Król F1. Oczywiście wieża nigdzie nie odchodzi tak, żeby zrobić nam krzywdę. Jasne, że tutaj na przykład mogłaby być zagrana wieża na E6, ale myślę, że szybka wymiana skoczka i wybicie trzeciego pionka więcej na A6 i tu bronimy stępem, więc wszystko byłoby w porządku. Wieża zagrała na E8 i sprawa myślę, że bardzo łatwa. Wymieniamy, skoro mamy przewagę pionów, wymieniamy. Staramy się znaleźć opcję na wygranie prostej końcówki, tak? Po co komplikować sobie życie, jak można sobie je po prostu uprościć. No i jeden ruch, moi drodzy, i tutaj białe wygrywają. Wiem, że brzmi dziwnie, ale to akurat prawda. Wieża
E1. Wieża E1. Zauważmy, że tu Janek nie bawi się już w bicie pionków. Mógłby pewnie tak zrobić, to też by wygrywało, ale to jest też praktyczne zagranie. Zauważcie, że po prostu białe chcą tutaj wymienić szybko wieżę. Przewaga pionkowa jest bardzo duża, ale jeszcze Wam pokażę, że ta pionkówka, trzeba wiedzieć, jak w pionkówce się zachować, bo różnie bywa, mimo że dwa pionki więcej są. Mianowicie, no jeżeli jeszcze tylko sprawdźmy, no powiedzmy, jakby wieża zbiła tutaj, wieża zbija na E1, wieża C8 atakuje tu pionka, no to gram C3, a jeżeli wieża na przykład zagrywa na C6, żeby tego piona mi zdjąć, to bardzo ładne zagranie, wieża E8 z szachem, potem wieża E7 szach i biorę na D7, broniąc na D6 pionka, więc wieżówka już z taką ilością pionów jest bardzo, bardzo prosta. No a jeżeli byłoby wymiana, jeżeli byłaby wymiana, no i jak się zachować w końcówce, moi drodzy? Król idzie na F7, zmierza po tego piona, nie jesteśmy w stanie królem tego piona obronić. Nawet taki ruch C4 nie byłby chyba najlepszy, bo bicie, bicie, król idzie, C5, no chociaż pewnie by wygrywało, ale jakiś przełom później, no myślę, że nie ma co się tutaj szarpać z pionkami, trzeba było bardzo dokładnie policzyć, czy to przechodzi, wydaje mi się, że nie, więc tutaj trzeba obrać inny kurs w tej końcówce. Między innymi, proszę Państwa, o, jak ładnie się wyraziłem, zabrzmiało nienaturalnie chyba z moich ust, moi drodzy, król F2, jeżeli król idzie na E6, to my zmierzamy królem na G3, dziwnie to wygląda, ale idziemy po prostu po tego pionka. Król zbija, król na przykład na H3, H4, król E6, król H5, no powiedzmy, nie wiem, król tutaj, no i zbijamy. Bardzo łatwa wygrana, widzimy, tu nie ma wolnego pionka, ponieważ zawsze D3 to przytrzyma, no i tutaj te pionki również przytrzymają te dwa, a pion H4 bezlitośnie idzie do góry. Moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, gratuluję Jankowi zwycięstwa tej partii, mam nadzieję, że dodam mu trochę skrzydeł na kolejne rundy. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, trzymajcie się, hej!